Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Wracamy do wyzwania czarnej wdowy. Kamila, jak widzicie, już sobie idzie na spacerek z naszym Śnieżkiem. Wysłałam ich na krótki, niech coś mają też od życia, niech ten Śnieżek troszkę pozna tutaj okolicy. Mamy o godzinę 9, oni są tutaj ogarnięci, ale stwierdziłam, zobaczcie co się mamy za święto. Dzisiaj mamy Dzień Miłości, moi drodzy, stwierdziłam, że to było okropne po prostu pozbywać się męża w takim dniu. Dlatego dzisiaj sobie spędzą po prostu razem czas romantycznie, a jutro po prostu nadejdzie ta wielka chwila, także trzeba też i tak... gdzie wy jesteście? Wow, a tu ładnie jest. A i tu sobie pewnie przejdziecie pod spodem, nie? A to czekaj, to jest to, gdzie zawsze biegaliście? Nie, 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 to nie to. Opatrzcie. Zachęć do pójścia za potrzebą. Też można. Kurczę, ładnie tu jest. Ładnie. W ładnej miejscówce mieszkacie, dobra. Chodźcie się dalej tam spacerować, a my... Oj, to się zepsuło. Czekajcie, musimy zamienić i chodź teraz mi to wytrzeć. Musisz tutaj posprzątać troszkę. I co ja chciałam? Ja chciałam ogólnie, żeby oni sobie zrobili grilla, bo tutaj jakieś małe zmiany zaszły, a mianowicie te w końcu ogrodziłam do końca tutaj tej podwórko, że tak powiem, no i tutaj w sumie wstawiam okna. Bo nie było, no i tu do góry też są drzwi na ten coś, ale balkon na lekszy, więc muszę je poprawić później. Także jakichś szalonych zmian nie ma, coś drobnego jest. I choć może wykorzystasz, użyjesz nam grill. Co ty byśmy mogli sobie zrobić? Co to by mogło być? Coś takiego bardziej fancy chyba, nie? Ale... co to jest? Popularna w Meksyku kołba kukurydzy opalana na grillu, okej. Co to jest? Na skłonie grillowanej kiełbaski i chrupiącego chleba. Takiego jak bagietka. A spróbujmy sobie tego. O, wracacie? Chodźcie do domu, co? No, zachęć do pójścia za potrzebą. Śmiało. A później możesz zdjąć w ogóle smycz. No, bo na spacerku byliście, fajnie czas spędziliście, także... śmiało. No i co, go zachęcisz? W jaki sposób? W ten sposób go zachęciłaś? Wow. Szaleństwo, dobra. Ale chodź ty też tutaj. Możesz w sumie wsypać ziarna dla ptaków. A jak ci idzie, mój drogi? On już to zrobił? Ale ja tu nic nie widzę. Co masz w wyposażeniu? Nie. I on tego nie zrobił. Patrzcie. A nie, jest. Dobra, dobra. Odwołuję, odwołuję. Mamy, mamy. Aj, ale ja tego nie mogę tu postawić. O nie. Wiecie, co zrobimy? Weź porcję. Ty też chodź sobie wziąć porcję. Usiądźcie sobie tutaj w ogóle. Spędźcie sobie czas. A co? Okej. Jak to jest w ogóle normalne? Dobra. Wzięli. To ja teraz to schowam. Jedzonko będzie. I sobie teraz możecie porozmawiać, bo czemu by nie? Jakieś tu może romantyczne jeszcze. Pocałuj na przykład. Ucałuj dłoń, nie będziesz musiała wstać. Ach. Pochwal wyglądu może. O, pocałuj. Po całej dłonie wyrzucę. Żeby nie musieli wstawać, niech sobie na spokojnie zjedzą. Okej. Łaskot bez litości. Też tak można. Co ty byś tu mogła? Poflirtuj jeszcze. Później pochwal wygląd jeszcze raz. Teraz mąż tutaj też by musiał coś, żeby musiał chociaż jakieś święto, wiecie, jeszcze miał ładnie zaliczone. Trzymaj za ręce. Pocałuj. Wręcz różę byś musiał. Wręczyć różę. Czekajcie, gdzie tu by było? Pochwal, nie? Wręcz różę. Oj, 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 oj.
Zadowoleni. No to się cieszę. Obejmij jeszcze. O, masz prawie święto. Widzicie, jakie szczęśliwe. A tutaj jeszcze pogodź po policzku. A wręcz mu też róże. Pokuś go może jeszcze. Co ty na to? Pocałunek z pasją. Jakie piękne ptaszki. Czekajcie, weźmiemy sobie może tą różę. Gdzie to on? Gdzie ona jest? Nie to, nie to. O, wręcz róża. A czemu ty jesteś zdenerwowana? Która ta kontroli? Ach, przestań. Zmyślasz. Wszystko jest okej. Postara się o dziecko. Nie, ale Barbara powinna wannie chydry z masażem. Czemu nie? Śmiało leć cię sobie. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej. Okay. Widzicie, jaki on szczęśliwa. Co ty byś tu musiał jeszcze zrobić? Na randkę? Na randkę to już nie pójdzie. Teraz sobie spędzacie taką jakby nieoficjalną w sumie randkę. Bo kto zabroni? A tam jest talerz. Ciekawe czyj. O, i widzicie, wzięłam sobie tą, ale muszę ją wymienić w ogóle, tą bramę, bo mi tu nie pasuje. Kurczę, mi się podobała, nie było takiego koloru, który bym powiedział, wow, ale super. Ach. No bywa i tak. No. Ale paruje. Och, 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 och. Och, 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 och. A, macie dzieciaczki. Się bawcie. To wasze święto wyjątkowe. Przyspieszę tutaj. A wy jak na ogół z potrzebami? Ogólnie macie ok. Ty będziesz musiała później iść do toalety. A ty? Ty jesteś też ok. No to się cieszę. Mamy wiosnę. Dzień miłości. O, lato za chwilę, super. Także idealna pora, żeby tutaj dalej to patio ogarnąć. To patio, w ogóle tutaj podwórek. Basen też bym powiększyła, bo mamy pieniądze, to nie wiem, czemu by tego nie zrobić. Okej. Okay. Relaksujesz się? No to proszę cię bardzo, relaksuj się, ja cię nie zabronię. A jak tam nasz Śnieżek? Jemu to już trzeba troszkę miłości okazać. Poznaj. A pochwal go jeszcze. A wrzuć zwierzaka na Simstagram. Czy ty musisz tutaj sikać, naprawdę? Przestań, masz tyle pola tutaj do załatwiania się, a ty tego nie ogarniesz, czekajcie. Szczotkuj. A nie mogę go jakby wyzwać, nie wyzwać, tylko opieka nad zwierzakiem, nie mogę. No dobra, trudno. Dawaj go jeszcze pogłaszcz. Niu, 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 niu. Wow, jaki mod. Moi drodzy, my tutaj my nie mamy do czynienia z jakimś, wiecie. Byle kim. Patrzcie na tą piękną mordeczkę. Zmienisz pozę? Nie, dobra. Okej, okay, zdjątka jakieś mamę. Tak poszło? Czy nie poszło na tego z Instagrama? Chyba nie poszło. Dobra, czy my tu mamy? Nie mamy nic do zapłaty. Ujj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 
A jedzenie możesz na pewno napełnić mu tu. Napełni mu. O, idealnie. Markus, Flex nazwać. Cieszę się, że dzięki Twojej radzie sobie ja trochę lepiej się znamy. Śmiechom nie było końca. No cóż, cieszę się bardzo. Okej, okay, jak to wygląda? Połączenie przyjaciół. Barbara, fajnie, ładnie, hydro z masażem, odczuwa chęć do flirtu, młoda para. No, jeszcze jesteście młodą parą, jeszcze. On nie wie, co się będzie działo. No, spędźcie sobie może jeszcze troszkę czasu, co? Słodka gadka. O, czekajcie, jak my tam mamy w ogóle? Kaleb jest w miarę okej, okay, dobra, to jutro go będziemy prosić. Aha, posprzątają, dobra. Oni tutaj jeszcze może coś poogarniają, a my się widzimy następnego dnia. Jak widzicie, mamy już tutaj Kaleba u siebie. Godzina dosyć wczesna, no tak wyszło.
Czekaj. Najpierw byś musiała jeszcze tutaj jakiś okaż podziw, jakiś miłych interakcji tutaj ogarnąć troszkę. Bo nie wiem, czy nas może nie odrzucić, bo jeszcze mam dosyć mało tego paska, ale zobaczymy. Może weź spróbuj co? Na przykład gadka na podryw, zobaczymy. Wybadamy teren, czy już możemy działać, czy nie. Później może poparoduj innego Sima jeszcze. Dowcip z cyklu puk puk. Oj, im ba się podobało. Dobra. Czyli możemy tak powoli już tutaj krążyć, okej. Okay. Później pochwal wygląd. On tutaj aportuje ścieżkowi. Też można i tak. Ale wiesz co, leć sobie uprawiać jogging może. A się tutaj nimi zajmę już teraz. O, mam. Dobra. No to teraz jedziemy w różowo. Romantyczna, słodka gadka. Mamy pierwszy pocałunek. Dawaj. Później. Uwodzicielska poza. O, spróbuj pocałować pod jemiołom. Dobra. Poślij pocałunek. Słodka gadka, ty jak tam? Dobrze. Ło, co to się stało? Okej. Idzie mu dobrze, okej. I czy my już możemy... romantycznie? Barabara pod prysznicem, chodź. A ty chodź tutaj. No. O matko, daj, on tu do nas dotrze. Musiałeś tak daleko biec? Na co ci to było? Ja im od razu wiecie co zaznaczę drugi raz, bo trochę to potrwa, widzę. Naprawdę to troszkę potrwa. Czekajcie, gdzie jest nasz dom? Tu. Jeszcze raz. No. Gorący pieszczot. To masz jakiś nastrojnik z tego, że to jest wampir? Nie. Okej. Ej, no ale ruchy. Kurczę. O, nie lubi się skalepem. Czemu się z nim nie lubisz? Mamy to. Tak, wąchaj najpierw powietrze. Czujesz perfumy innego. O nie. Co tu się stało? A więc jednak obawa przed niewiernością. Niewierna miłość. O nie. Ona się śmieje. Ja nie zwracaj uwagi. Dobra. Jego możemy już wysłać do domu. A teraz tu. Przekup, by zyskać przyjaźń. A czy my możemy coś zrobić, żeby jakby... wiecie... o nie, kolejny raz. Co ty sobie myślisz? Tak się bawić nie będziemy. I oczywiście sobie tutaj wybiorę. I weźmiemy sobie to. Tą opcję z grillowanym serem. Ponieważ ona fajnie może wyglądać. Ła. Czekajcie. O matko, rozumiecie to? Ona go udusi. Ona go udusi tym serem. No. Ej, ale to wygląda okropnie. Halo? Ej, coś się zacięło? A nie, poszło. Dobra. O nie, nasz śnieżek to widział. A nie, kocham nas dalej. Dobra, nieźle. Matko, ale śnieżek nie leż może tam koło niego, co?
Ty jesteś brudna albo coś? Chyba nie, nie? Witaj, mroczny kosiarzu. Czy ty jesteś brudna? Nie, nie, jesteś czysta. O, super. Okej. Okay. No to mamy to. O, wykonaj swoją robotę. W ogóle ma uroczy ten... tego tutaj króliczka. Tu ma księgę, ale na tablecie śmiga. Mhm. Chcesz wyglądać na mądrzejszego? Mhm. Mamy to. Dobra. Ja to biorę od razu na dół. Czekajcie, gdzie jest nasza piwniczka? Tu. Okej. Okay. Tu jest on. Mhm. I tu. Jak to tam było? Okej. Okay. Musimy napisać. Wyryj. Ale jak on ma na imię? O. Nuihaur. A tu też jest zapisane. Dobra. Nuihaur. Haur. Przez czarną chudobę. Dobra. To mamy, to jest nasza siódma ofiara. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siódma, ale ja bym chciała jeszcze tutaj zdjęcie. Czy my mamy... Tu nie ten, to jest nasz piesek. Czy ja znowu nie zrobiłam zdjęcia? Nie, no zrobiłam zdjęcie, nie? Tak, mamy go. A weźmy sobie takie. Dodajemy rameczkę czarną. Mhm. Patrzcie, jak to wygląda. Jak to wygląda. I tu będą idealne miejsca na trzy. Chyba. Dobra. Co ci się tak podoba? Czy ty już z nim nawet... Czy ty już go podrywałaś? Naprawdę? A co to było? Co to było tyć? Od mrocznego kosiarza? Nie oglądaj. I sobie z nim porozmawiaj, a nie. Dowcip z cyklu puk-puk. To jest taka pewnie interakcja, którą on sam robi z siebie, jakby. Nie. No i po co ci to było? Po co? Cech. Ale my go mamy znajomych. Wyślij SMS-a na przykład. Posprzątaj zabawki, bo pewnie gdzieś leżą. Zobaczymy, co mroczny kosiarz nam w ogóle odpowie. Okej, okay, festiwal śniegu. Co my tu mamy? Wdowa, bywa. Parkujący element. Śmierć w rodzinie, utrata współmałżonka. To już jest któryś. Co tu mamy? Nie będziemy się zachowywać przyjaźnie. A to? Panie na oszukiwanie współmarzonkowi udało się wykryć romans, który próbował ukryć Kamila. Może Kamila powinna to jakoś naprawić. Ale Kamila nie starała się w ogóle tego ukryć, także nie wiem, o co chodzi. Ona się z tym w ogóle nie kryła. No dobra, może trochę, bo jednak wiecie, nie poszliśmy na miasto i tak dalej, ale sam fakt. A gdzie znasz piesią? Do góry sobie siedzi. O, ty słodziaku. Okej, ty sobie tutaj zjedz, później musisz się iść tu ogarnąć, skorzystać. I ty jesteś naprawdę w fajnych tutaj, fajnym stanie. Ja bym chciała może, wiesz co, idź jeszcze sobie pouprawiać jogging, trochę sportu, co? Żeby tak pozbyć się tych myśli ze swojej głowy. No bo jesteś trochę przybita. Widzimy to wszyscy. O, a tu muszę posprzątać. Okej. Pięknie. A ty co? A ty co? Słodziaku? Uch, jaki jest piękny. Wspaniały piesek. Teraz będziesz biegać taka... w tych szpilkach. Ej, ja cię podziwiam. O! Ej, patrzcie, jaki magiczny ten... most. Przejście pod mostem. Kurczę, tu przyszła taka ubrana, a tu w dresie już normalnie sobie biegnie. Jezia, a co to jest w ogóle to fioletowe? Co to jest? Otwórz to. Nie wiem, co to jest, ale chcę wiedzieć, bo tego jest sporo. Co to jest? Tajemnicze pudełko. Wierny kompan właśnie znalazł, jednak kto zgadnie, co jest w środku? Nie wiem. Dlatego tu jest sporo. Weź to otwórz.
Zobaczmy, jaki prezent i niespodzianka. To już może nie biegaj, chodź tu. Zanim ty tu dotrzesz, to trochę minie, bo widzimy sami, jak to wygląda. Jakie to masz w ogóle umiejętności? Komediowe na 5. O, 50 kolejny szedł. Gdzie ty jesteś? O! I w szpilkach już. Magia. Figurka. Okej. Okay. Czyli te rzeczy w sumie możemy sprzedać. To, co nam jest niepotrzebne w ogóle. Ja bym tego się pozbyła. O matko, zabawki. No zabawki też tam są niepotrzebne. Wiesz co? Idę do domu. Ja zobaczę, co nasz... Ej, kochany zwierzaczek robi. Gdzie on jest? Gdzie jest nasz kochany zwierzaczek? Patrzcie, poszedł za panią. Oj, oj, oj. Ciekawe, czy przyjdzie tu do niej. O, jakie psinki sobie tu latają. Czy ty jesteś bezpański? Przybłęda. A tu? Przybłęda. Ojeju. Biedne zwierzaczki. Gdzie ty idziesz? Czy ty idziesz na jakąś randkę? Gdzie ty tu żniesz? Patrzcie. Możecie się bawić. Jak to dobrze czasami poobserwować te zwierzaki. Dobra, ale ja będę ten odcinek kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do komentarza, do lajkowania i do usłyszenia. Do następnego. Pa, pa.